bardzo ładne, przekonywujące zwycięstwo. 10 bramkami pokonujecie grupę Azoty Tarnów. Można się chyba tylko cieszyć, chociaż w pierwszej połowie jeszcze nie uszczegliście się trochę błędów. No na pewno pierwsza połowa, może początek troszkę nerwowy, ale to znowu wynikało może z naszej nieskuteczności w ataku. No ale potem znowu kolejne wrzuciliśmy szósty bieg, twarda obrona, szybkie bramki z kontrataku i mamy wynik taki, jaki mamy. Skąd się to bierze, że rozpoczynacie bardzo dobrze mecz, rzucacie pierwsze dwie bramki, a potem jak gdyby macie chwilę przestoju, po czym znowu zaskakujecie i zaczynacie grać? No, ciężko mi powiedzieć, ale jeszcze ten atak pozycyjny nasz nie wygląda tak, jak tego oczekujemy, tak? I staramy się mocno pracować w obronie i z tego ciągnąć bramki z kontrataku. Tak jak mówię, na treningach cały czas pracujemy nad atakiem pozycyjnym i mam nadzieję, że w najbliższych spotkaniach poprawimy go i będzie tylko lepiej. Można być bardzo zadowolony ze współpracy waszej z Kołem, bo wy, ty i Łukasz Rogulski byliście dzisiaj pierwszymi postaciami, jeśli chodzi o rzucanie bramek. To chyba cieszy całą drużynę, że ta współpraca z Kołem wygląda coraz lepiej. No, ty zostałeś zawodnikiem meczu, więc też nie można przejść obok tego obojętnie. No na pewno, no, mówię tak, moje bramki Łukasza to jest zasługa całej drużyny, tak? My te podania, które otrzymujemy, staramy się zamieniać na bramki albo rzuty karne i tak jak mówię, jeżeli drużyna gra pod nas, a my to my gramy pod drużynę, tak można powiedzieć. No i to wszystko. Przed Wami teraz w sobotę spotkanie w Głogowie. Jak przygotowujecie się do tego spotkania i jaki to jest przeciwnik dla Was? No na pewno mamy mało czasu, żeby przygotować się na to spotkanie, bo wyjazd do Głogowa jest już w piątek. Mówię tak, jak Głogów jest teraz, można powiedzieć, w lekkim dołku, tak? Bo przegrał mecz z Tarnowem, przegrał też kilka meczów, które powinien moim zdaniem wygrać i na pewno u siebie na parkiecie będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i przede wszystkim udowodnić sobie i kibicom, że oni potrafią grać w piłkę ręczną, bo uważam, że to zespół, który potrafi grać. No, ale tak jak mówię, my jedziemy tam wygrać i wydaje mi się, że jedziemy tam w roli faworyta.